Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloonstowery Twoje Szuteczki. Ja jestem Simon, a dzisiaj lecimy z modyfikacją dosyć ciekawą, czyli z naszą podstawą pod świątynię, czyli modyfikacja, która z każdej jednostki może stworzyć nam Sangada, nie wiem jak to nazwać inaczej mówiąc, ale naprawdę modyfikacja jest mega ciekawa. Od kiedy powstał Paragon, do tej modyfikacji nie uruchomiłem jej ani razu, więc tym bardziej jestem ciekaw, jak to się zmieniło, jak ta modyfikacja wygląda, bo jak pamiętacie, już ona była kiedyś na kanale, ale czas wreszcie ją sprawdzić. Ogólnie na czym ona polega? Jest to podstawa, która wzmocni każdą jednostkę, którą na niej postawimy, jednakże chyba nie działa ona z bohaterami. I to chyba cały czas nie działa, że z bohaterami ta podstawa nie działa. Każdą z tych małpek boostuje czymś innym. Na przykład małpki primary boostuje poprzez dołożenie tutaj ostrzy. Małpki militarne są zboostowane tutaj za pomocą samolotów. Magowie za pomocą tych małych awatarków oraz małpki supportowe są zwiększone. Ona się speeda tam na jednej ze ścieżek. Dzisiaj sprawdzimy sobie tylko i wyłącznie ścieżkę Primary, nie wiem czy będę testował to na różne małpki, czy tylko na jednej konkretnej, zobaczymy jeszcze, bo nie wiem jak działa ten Paragon. Paragon z tego co tam się dowiedziałem tylko i wyłącznie łączy jakby wszystkie ścieżki razem, czyli wszystkie nasze tutaj piedestały łączy w jeden wielki piedestał. Ale jak to działa? Jeszcze do końca nie wiem, więc tym bardziej z wami z chęcią sobie to zobaczę. A bynajmniej na razie nie mamy modyfikacji 5.5.5, specjalnie ją usunąłem z tej gierki, bo chcę zagrać sobie tylko i wyłącznie takimi podstawami, które są tutaj dostępne. Odnośnie boostu w naszej świątyni. Górna ścieżka skierowana jest pod wielki damage. Daje ona na samym końcu tutaj eksplozję, czyli rozpryski, które jeszcze bardziej zwiększają tutaj obrażenia. Natomiast środkowa ścieżka jest pod skilla, pod zamianę, pod pojawienie się główki, która będzie atakowała, a dolna ścieżka daje te właściwości odpowiednie dla danej ścieżki naszej małpki. No jestem ciekaw jak to będzie wyglądało. Na razie nie mam pojęcia czego się spodziewać. Nie, mam jeszcze 5.5.5. Widzę, że usunę tą modyfikację, tutaj jednak ją mam zostawioną. No dobra, okej, ale nie będę i tak czy siak jej starał się używać, bo ona może powodować jakieś dziwne problemy, a tego byśmy nie chcieli oczywiście, żeby takie coś zaistniało. No i dobra, czas oczywiście na zarobki, podstawa, a dobra, zostawiłem chyba ją tylko i wyłącznie pod kasę, tak mi się wydaje, i dlatego ją chyba zostawiłem w gierce, żeby móc sobie zbudować bardzo mocny zarobek, żeby też później było mi łatwiej budować pozostałe upgrade'y. No i dzięki temu bardzo szybko mamy dwie świątynie już zbudowane, dwie podstawy oraz dwie małpki. Ścieżkę górną, która tutaj właśnie będzie odpowiadała za bicie jednostek militarnych, bicie jednostek opancerzonych oraz oczywiście tutaj tego do bicia camo, ale pamiętajmy o upgrade'ach. Są one bardzo różne, jak mówiłem. Teraz, ej, no zaznacz mi to. Tutaj zwiększamy piersa, tutaj zwiększamy bicie na camo, więc tej dajemy tutaj zdecydowanie bicie pod camo oraz tu będziemy mieli bicie przez ściany. Nie istnieje to w tym przypadku, tego też nie będziemy tego budowali na razie, ale chwilkę to też oczywiście strzelimy. I speeda nam jej tańsze upgrade'y. Czyli tak będzie wyglądała ta wieżyczka, ona pójdzie dominującą ścieżkę środkową chyba, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Ale mi się wydaje chyba, że środkowo, ale pierwsze co jak mówiłem, pierwsze co zarobek, więc staramy się jak najszybciej dojść do bardzo dużych ilości pieniążków. No nie ma problemu, naprawdę dwie jednostki na piedestałach, które nam spokojnie na razie wystarczają. Nie ma żadnego problemu tutaj z wygrywaniem tej całej naszej gierki. Tutaj dostajemy aktywację Some of the Sun Temple Sacrifice Attack from the Chance Tower. Czyli tutaj zwiększyły się te możliwości atakowania i tutaj dostajemy blady. Czyli pierwszą rzecz tutaj mamy dostępną dzięki właśnie jednostkom primary postawionym tutaj w samej górze. Tu będziemy mieli kolejne tutaj boosty, które też oczywiście za chwilkę będziemy robili. Lecz jak mówiłem, interesuje mnie tutaj boostowanie jeszcze tych świątyń pod różne ścieżki. Więc tym bardziej teraz czas na zboostowanie tej świątyni. Chcę bicie każdego rodzaju. Wiem, że ono gdzieś tutaj jest, bicie każdego rodzaju baloników. Nie będę tylko pod którym upgrade'em, która tutaj jest, bicie każdego rodzaju. I to mnie interesuje, więc tutaj idziemy razem w ten upgrade'ik. Dzięki temu już ta małpka będzie w stanie bicie lidy oraz boostujemy ją ze ścieżką górną chyba, bo tu jest chyba damage. To jest jeszcze większy damage, ścieżka górna dla niej będzie idealna. No i oczywiście lecimy pod ostatni upgrade'ik. Świetnie się nam lekko zwiększyła, ale zobaczymy jak będzie wyglądało zaraz. Tu można wystawić tylko jedną jednostkę na górze, dlatego to stawiamy kolejną świątynię u góry, gdzie damy kolejną jednostkę. To mnie właśnie ciekawi, czy mogę je łączyć. Więc stawiamy kolejną jednostkę na górze,
które za chwilkę zboostujemy, ale póki co boostnijmy sobie tą małpkę na górną ścieżkę, bo to może być dosyć ciekawa ścieżka pod tą jednostkę. No i tego też boostujemy oczywiście pod piąty tier już w tym momencie. Ty też oczywiście fajnie jakby był już piątym tierem i boosty. Ty idziesz w środkową ścieżkę, jak mówiłem. W tym momencie dostaniemy chyba dodatkowy boost tutaj na siebie, tylko że fajnie byłoby go zobaczyć, prawda? Tak naprawdę jak mam takie silne jednostki, to go nie zobaczę, więc ja może na razie usunę to. Chciałem tutaj teraz to zrobić. O, widzicie? Przedtem mieliśmy takie rozpryski na boki. Tutaj mamy już rozpryski bardziej skierowane i tak ogólnie to wygląda, czyli kolejny tu jakby rodzaj tego boostowania, czyli tu jest właśnie ten drugi typ. Pierwszy typ to były na boki. No tu was, o, tu wam mogę pokazać ten pierwszy typ. To jest pierwszy typ. Czyli macie go na boki. Drugi typ to jest taki właśnie skierowany już bardziej pod jednostkę. Oraz trzeci rodzaj, który zbudujemy może powiedzmy w tym miejscu, zbudujemy ten rodzaj czwarty. Jak on wygląda i też tu postawimy jakąś jednostkę, powiedzmy, że tu postawimy sobie ice małpkę, nie, powiedzmy bomb shootera. Czyli w tym momencie mam jakby to zboostowane. Zobaczcie, mam tylko i wyłącznie zwykłe jednostki z takim oto upgrade'em. Widzenie camo zdecydowanie byśmy chcieli, ale chyba świątynia i tak camo nie widzi. To nie zmienia chyba nic, ono się świątyni. Świątynia camo i tak czy siak nie widzi. Szkoda troszeczkę, no ale no co możemy na to poradzić? Uwaga, tutaj będą ataki są. Widzicie, są te pojedyncze strzały i teraz zmieniamy tą oto jednostkę na piąty tier. Dajemy piąty tier. W tym momencie ona już jest zboostowana i teraz zobaczymy, jak on będzie wyglądał, ten nasz piąty tier dla niej. To po prostu będzie chyba więcej pocisków, mi się wydaje. Zasięg nie sięgnął. Ojejku, dobra, to się tylko pokazało i od razu znikło. Dobra, to chyba podwójne pociski w tym momencie tutaj wylatują z tej świątyni. Czyli tak to ogólnie się prezentuje. Tu mamy upgrade'ik, używamy upgrade'a. Aha, potrzebujemy tam jakąś jednostkę mieć na tym, na głowie postawioną. I on się przemieni i macie, widzicie, jako główkę, która atakuje. To ogólnie fajnie ta modyfikacja wygląda, ale no mam do niej troszeczkę mieszane uczucia, wam powiem szczerze. No ale mówię, dzisiaj sprawdzimy sobie tylko może te małpki, a później będziemy sprawdzali kolejne tutaj ścieżki postawione właśnie na tej naszej świątyni. No i nasz kolejny rodzaj świątyni to jest ścieżka górna, która zwiększa nam damage bardziej. Ona jest skierowana bardziej pod damage, a tak naprawdę przy tych upgrade'ach macie tutaj zwiększony damage pod małpkę, czyli jednostka, która będzie stała na szczycie. Powiedzmy, że to będzie znowu dart małpka. Nie, no nie będzie dart małpka, to będzie boomerang, powiedzmy. Boomerang ze środkowym upgrade'em w ten sposób. Tutaj na samej główce dajemy sobie tą ścieżkę, czyli będziemy mieli większy damage pod moaby, a to jest najlepsze, będą wybuchy. Czyli w tym momencie zaatakowanie jego boomerangiem właśnie, a że ma on zasięg całej mapy w przypadku moabów, powoduje jeszcze eksplozję. I to powinno być naprawdę mega, mega mocarne. No i oczywiście jeszcze większy damage. I mamy naszą świątynię. Jestem mega ciekaw, jak ta świątynia tutaj działa. Żeby to wyglądało fajnie, postawimy sobie tutaj nasze najlepsze jednostki, które są możliwe do zbudowania, czyli tą jednostkę oraz tu zbudujemy sobie jednostkę. Myślałem o górnej tak naprawdę, ale tu zbudujemy sobie jednak środkową, bo ta rączka może być bardzo dobra odnośnie na samej pierca. No i dobra, skoro mamy to zbudowane, zobaczmy, jak wygląda nasz paragon, bo tego jest najbardziej ciekaw, jak się tutaj prezentuje i czy on wchłoni nam te wszystkie jednostki, czy co się z nimi stanie. Więc sprawdźmy. Paragon naszej podstawy. Pamiętajcie, ma on boosta w tym momencie tych wszystkich jednostek i o nas będzie miał on boosta tych upgrade'ów wszystkich. Czyli tutaj mamy boosta odnośnie stawienia jednostek, czyli ich ataków specjalnych. Tu mamy tą umiejętność do atakowania. Tutaj natomiast mamy eksplozje zbudowane. Boostujemy tą świątynię i zobaczymy, co uzyskamy. Uwaga! Czas na połączenie! I naszego mistrza! Cóż to będzie, jak to będzie biło? No i mamy wielkie połączenie, level 10, bardzo, bardzo dużo oczywiście. I teraz co tutaj widzimy? Widzimy na piedestale jednostki. Z błędów to chyba, że one się stawiają jeszcze poza, czyli tylko trzy są w stanie tutaj się umieścić w środku, reszta jest wystawiana poza. Ja te poza po prostu usunę, żeby to nam brzydko nie wyglądało. Czyli tylko to, co zmieściło się na piedestale, jest w tym momencie zboostowane tak naprawdę mocno. Każdy z nich jakby zmienia się w główkę, chociaż prawda, że animacja ich nie zmienia się, że oni nie znikają stąd, tylko się pojawiają głowy na nich, no ale uznajmy, że to jeszcze jest do dopracowania w kolejnych tutaj aktualizacjach tej modyfikacji. I mamy taką
Mamy ataki, widzicie, są ataki od razu tutaj zrobione, czyli są takie czarne tutaj, bumerangi z tej naszej świątyni lecą. Głowy już mamy oraz są wybuchy. Też wybuchy, troszkę nam usuwa ta bomba. Czekajcie, jak to usunę? Czekajcie, jak to usunę? Mogę tu postawić kolejną? Nie mogę postawić kolejną. Dobra, czyli usunięcie z góry małpki nie powoduje możliwości postawienia kolejnej. Szkoda, troszeczkę bym powiedział. Jednak fajnie, jakby tutaj na bubu można to ustawiać sobie w każdym momencie. Tu były przewidziane te trzy miejsca. To byłoby super. Tak, to niestety, no nie, tak nie ma. Fajnie. Fajnie tutaj nie ma. Czy mogę zbudować kolejnego paragona? Pewnie nie, ale zobaczmy sobie przy okazji. Czemuż by nie tego nie zweryfikować? Niestety nie możemy, czyli jak już mamy raz postawioną, drugi raz nie postawimy. Chyba, że potrzebujemy jeszcze mieć tutaj te nagłówkach. Niestety nie. Więc tego ogólnie wygląda ta nasza świątynia. Czy jest dobra, czy niedobra? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, mam mieszane do niej uczucia, jak mówiłem. W przypadku strzelenia sobie tej główki zdecydowanie jest to strasznie mocne, ale bez tych główek to jest taka dosyć normalna świątynia bez większego boosta. Tym bardziej ta wersja Primary. Tak ona się prezentuje. Ogramy sobie oczywiście tutaj wszystkie pozostałe jeszcze rodzaje. Nie będę nagrywał każdego odcinka z każdą tutaj jednostką postawioną na górze, jak mówiłem, to nie ma żadnego znaczenia. Świątynia daje wam boosty danego typu. Typu primary, typu military, typu support i tak dalej. Możemy typy ze sobą oczywiście chyba mieszać. A to jest ciekawe, bo sprawdzimy sobie w kolejnym odcinku, zbudujemy sobie, żeby na szczycie stała jedna małpka Primary, jedna małpka Military, jedna małpka Magic. Co sądzicie na ten temat, żeby to sprawdzić, jak to będzie wyglądało wtedy, jak ta świątynia będzie w ogóle działała? I to może być naprawdę mega, mega ciekawe, więc to sobie ogramy w kolejnym materiale i zobaczymy, jak ta świątynia będzie się zachowywała w przypadku różnego tutaj typu jednostek na szczycie. Jak mówiłem, nie musicie danego jednego typu budować, możecie budować sobie każdego typu po kolei, ile się wam połączy, tylko maksymalnie tam myślę, że to trzech, żeby jednak tutaj nie było tego no, aż tak źle, żeby to nie wyglądało. Bo te mobki w boksu są całkiem bez sensu i to wygląda brzydko. Więc to będziemy oczywiście pomijali, ale postawimy sobie może, weźmiemy sobie Geralda, to on nam troszkę zboostuje tutaj poziom naszego tutaj całego paragonu. No dobra, ale reasumując, sprawdźmy poziom maksymalny, który możemy osiągnąć. Ja będę starał się to boostować najbardziej jak tylko wyłączy da, a jak dotrzemy, to zobaczymy. No i długo nie musiałem czekać, runda 128. Mam tylko dziwne wrażenie, że myśmy mieli tylko trzy głowy. Tak mi się wydaje, ale teraz tu nie zobaczę. Ale wydaje mi się naprawdę, że miałem tylko trzy głowy tutaj dostępne. Ale ja to chcę zobaczyć, chcę to zweryfikować, bo mam wrażenie, że przeze mnie, przez mój troszeczkę błąd, tak to źle nam wyszło. Zobaczmy to w tym momencie. To nam da chwilę czasu, chcę zobaczyć, ile tych głów powstanie. Dwie głowy faktycznie, czyli mój błąd, że usunąłem tą jednostkę, to powstała nam jedna głowa mniejsza. Wiecie, sam dużo nie zmienia oczywiście, bo to i tak siaki jest przegrana już. Dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku z Blue Tower Defense. Na razie, hej, hej, pa!